Cześć kochani, witam Was gorąco we Vlogmasie. Dzisiaj rano obudziłam się o 6, bo obudził mnie przejeżdżający samochód i jak zobaczyłam, która jest godzina, to nie pomyślałam sobie, że chcę iść spać dalej, ale po prostu byłam na maksa szczęśliwa, że dzisiaj zaczynamy pierwszy dzień Vlogmasa, że dzisiaj już nagrywamy vlogi grudniowe. Jestem przeszczęśliwa, także słuchajcie, zwarta, gotowa, pomalowana specjalnie w czerwonym sweterku świątecznym już trochę. Otwieram pierwszy kalendarz, najbardziej wyczekiwany chyba, czyli kalendarz od Kacpra, bo na to, że moja mama zrobiła kalendarz z Wiktorią, to byłam przygotowana, że się dziewczyny przygotowały i będzie dopracowany. Kacper był trochę taki na spontanie, bo jego kalendarz jeszcze 3 dni temu nie był gotowy. Także już podobno 24 okienka są przygotowane, także biorę kalendarz. To jest kalendarz, który jest od Kacpra, taki drewniany, pokazywałam go na Insta Stories. Dla zainteresowanych zamówiłam go na Allegro. Po prostu gotowy, zrobiony, no i w środku wystarczy włożyć coś do okienek. No i Kacper przed Vlogmasem powiedział mi, że w pierwszym okienku nie będzie nic, ponieważ on to coś ma jakby przy sobie, dlatego że to jest za duże, żeby zmieściło się tutaj. Także no, otwieramy okienko, w którym nic nie ma. I pan operator musi powiedzieć, co robimy to dalej. Zamknij oczy. Zobaczcie, jak mówię. Zamknij, patrz na kamerę i zamknij oczy. Może mieć 200 gram. Jak już ukleiłam tyle masła, 40 i zobaczcie teraz. Tyle już masła nie ma, a tu ma być 200. Po prostu oszustwo. Oszukali mamę w Lidlu, a teraz ja zamykam oczy. Zamknij oczy, czekaj. Trzymaj zamknięte. Trzymaj zamknięte, czekaj. Trzymaj zamknięte. No. O, jakie piękne. Bardzo ładne. Świąteczne, nie zmieściły się do okienka. Dobry rozmiar kupiłeś? Jestem ciekawa, one size. Bardzo fajne, pasuje mi do swetra. Specjalnie mi to dałeś dzisiaj, że pasowało mi do sweterka? Tak. Bardzo fajne. Ocencie Kacpra prezent pierwszy, numer jeden. Bardzo fajny, bardzo ładny, świąteczny. Muszę chyba teraz ubrać te skarpetki, przymierzymy. Na vlogu. Tylko trzeba to uciąć nożyczkami, bo robi się dziura. Kiedyś sobie tak zrobiłam dziurę. Mama zawsze mi mówiła, że trzeba to ucinać. Nie jedno. No mam często dziurki w skarpetkach, bo odrywam, a nie ucinam, także teraz odrywamy. Nie odrywamy, tylko ucinamy. Wary, zobacz! Zobacz, jakie mam skarpetki ładne. Zobacz! Ej, to nie dla ciebie zabawka. No co ty, nie dla ciebie. Świąteczna. Podoba się? Dziękuję bardzo. Bardzo się podoba, dziękuję. Jeszcze sobie jeszcze jedno poświęcę. Co się stało z masłem? Kacper, stało się z masłem, że wkleiłam 40 gram, masło ma mieć 200 gram, a ja już nie mam pół masła prawie. I mama podważyła masło i okazało się, że masło waży 120 gram, a nie 200 gram. Oszustwo to jest. Nie, 120. A ja teraz idę otwierać kalendarz z herbatami. No i moi drodzy, wybrałam sobie też taki kalendarz z Irving, zamówiłam go w sumie 4 dni przed rozpoczęciem Vlogmasu i bałam się, czy dojdzie, doszedł wczoraj, także jest kalendarz, otwieramy. Jeszcze nie patrzyłam, co jest w środku, jedyny minus tego kalendarza to jest to, że będę widziała już teraz, co będę miała za smak codziennie. Czyli jakby to nie będzie niespodzianka, bo wygląda to w ten sposób, zobaczcie. Że mam 24 dni, no i w sumie wiem, w który dzień będę mieć jaką herbatkę, no ale trudno. Już to przeżyjemy, dzisiaj otwieram jedyneczkę, czyli herbata biała, poziomkowa z mandarynką. Pierwsze okienko, otwieramy. Mam już gorącą oczywiście wodę, no ma być akurat 80-90 stopni woda, także idealnie i trzymamy 2-3 minuty. Herbata jest gorąca, ale już się zaparzyła, 3 minutki była w gorącej wodzie, więc dolewam sobie teraz zimnej, żeby spróbować smaku, bo musimy zaraz wyjść. A chcę sprawdzić, jaka będzie dzisiaj. Ogólnie nie lubię za bardzo herbaty białej, bo więc byłam bardzo ciekawa, jaki to będzie smak, ale bardzo smaczna jest przez tą mandarynkę i poziomkę, także... Teraz wychodzimy z domu. No i kochani, jesteśmy już w drodze. Jedziemy teraz do Mysłowic. Mysłowice są całkiem niedaleko mojego miasta. Jedziemy teraz odebrać moją siostrę, bo była na noc u koleżanki. I jak będzie okazja, to pokażę Wam pieska Zuzi, czyli koleżanki Wiktorii. Jest tak słodki, że po prostu zawsze podobał mi się West i West był po prostu najpiękniejszym psem, jakiego widziałam. A w tym momencie zakochałam się też właśnie w tych Malti, bo to jest połączenie Maltańczyka z pudlem. Zresztą pokażę Wam, bo jest naprawdę przesłodki. Chudziutki, nazywa się Bazil. Jest taki piękny, po prostu ja wczoraj się w nim zakochałam. Wrzuciłam właśnie jego zdjęcie na Instagram i dzisiaj go znowu mamy okazję zobaczyć.
taki jesteś piękny. I widzieliście naprawdę przesłodziak. Tylko na chwilkę wpadliśmy po Wiktorii, akurat przy wejściu udało mi się go złapać, żeby wam go pokazać. Fajny, taki spokojny i właśnie on ma taką sierść w dotyku jak taka zabawka pluszowa dosłownie. Taki jak misiu, nie? Taka nawet ledwo co wyczuwalna. Tak, jest taka niezwykła. Mimo, że mój Barry ma włosie, to naprawdę tamten ma jakiś taki włos, no jak dosłownie pluszak. Ło! Dosłownie jak pluszak, także no przefajny pieseczek. I co w ogóle chciałam wam jeszcze powiedzieć. Patrzyłam wczoraj na pogodę i u nas podobno w pierwszych dniach grudnia ma być już śnieg. Także mam nadzieję, że na kolejnych odcinkach będziemy mieć białą na vlogach u mnie. Ja mieszkam w Dąbrowie Górniczej koło Katowic, dla osób, które jeszcze jakby nie wiedzą, nie znajemy tak dobrze. No i my podobno w naszych okolicach mamy mieć śnieg. W okolicach 3, 4, może 5 grudnia. Także bardzo się cieszę. Wracamy teraz do domu. No i może otworzymy kolejny kalendarz. Wiktoria będzie już z nami, z mamą, także może zapytam dziewczyn, czy już mają wszystko gotowe, tak żeby mogły otworzyć już teraz pierwsze okienko. Mam nadzieję, że tak, ciekawa jestem, co przygotowały. Przyszliśmy teraz na szybko do Super Samu na małe zakupy, więc troszkę wam pokazuję. Sklep już jest cały przyozdobiony na świątecznie, także jest mega atmosfera świąteczna. Oglądałam kubki, bo chciałam kupić jakieś ładne świąteczne, ale w kubku akurat nie było. Ale Wiktorii się udało kupić prezent już jeden na święta pod choinkę. Zobaczcie, jakie znalazłam papucie, jak będzie ciasteczka, słodziaki. Tutaj są reniferki i w ogóle termofory w takim motywie świątecznym. Ja pokazywałam wam mój termofor, którego stosuję na okres i jest mega, także jak szukać termoforów, bo to są bardzo ładne w Home & You. Tutaj jest jeszcze właśnie taki ciasteczkowy, chyba najładniejszy z wszystkich. Znalazłam taki kubeczek i drugi męski świąteczny, także chyba je biorę dla mnie i dla Katla na Vlogmas. I kubeczki kupione, także lecimy dalej. Weźmy do sklepu ze świecitełkami, ale pięknie tutaj. No powiem wam, że ten sklep to jest po prostu raj. Z tych drzewek ja bym chciała wszystkie te świecidełka i mieć cały taki dom, jak mają w Stanach. Mega. Wika chciała bluzę, także wchodzimy do Sinsaya, oglądamy rzeczy. Jesteśmy przy mierzalni, Wika sobie wybrała taką ładną bluzę kolorową i będzie przymierzać. A ja czekam. Bardzo ładne przymierzanie w ogóle ma Sinsay. Wika przymierzyła teraz golfik, bardzo ładny. Fajnie wygląda, że spodnie włożysz, no będzie fajnie, no. Rozmiar okej? Okay? Tak. Żeby rzeczy? Dobra, no to lecimy do kasy. I teraz jesteśmy do House'a, Wika ogląda bluzy świąteczne. Nic nie znalazłyśmy, idziemy jeszcze dalej. Wika jest już zadowolona, że ma dwie rzeczy, także jak coś znajdziemy, to fajnie, a jak nie, no to wracamy do domu. I idziemy sobie teraz do Reserve obejrzeć jeszcze trochę rzeczy. Ja może kupię kurtkę w Reserve, bo chcę kupić kurtkę zimową. Niestety żadnych fajnych kurtek nie było, także Wika wzięła sobie teraz sweterek, jest teraz na promocji 69 zł do przymierzenia i sobie przymierzyła, Wika przymierzy i zobaczymy. Jak będzie słabo, to odkładamy, nie? I wracamy chyba do domu. Wika przymierzyła, nie jest przekonana, ja też jestem przekonana, bo nie wiem, czy ten materiał się szybko nie skulkuje. Ma tak jakby taką strukturę, że może zaraz mieć na sobie takie włoski nieładne wychodzące. A jest w sumie nowy i nie kosztuje jakoś super mało, także co? Czyli nie. Odkładamy, no, nie? Tak. Dobra, rezygnujemy z niego. Chciałam Wiktorii zrobić psikusa, że włączyłam aparat, gdzie rozbierała i mój Wik, Klaudia, co ty robisz, że ja się rozbieram. Ale nie, nie, to był tylko taki żarcik. Ja w ogóle dzisiaj jestem taka na czerwono, tak patrzę na siebie, bo już świątecznie pasuje do tych wszystkich dekoracji w sklepach. I koniec zakupu, wracamy do samochodu, Kasper na nas czekał. Kupiłyśmy trochę, Wika zadowolona, także to najważniejsze. Ale mamy takie coś z Wiktorią, że tu wszędzie pachnie świętami. Już czujesz, Kacper? Wszędzie jest już taki zapach chyba rozpylony. Ja słuchajcie, bardzo w to wierzę, że będzie śnieg, bo jest już takie zimne powietrze. Właśnie z Wiktorią mówiłyśmy, że jakby na nartach. Także mam nadzieję, że będzie sypało.
Super Samo jest dość straszny i większość moich koleżanek w Katowicach jak nie idzie do Super Samo nigdy, dlatego że boją się parkingu, bo jest jak w sumie taka zjeżdżalnia zakręcona. No jak ktoś jest świeżym kierowcą, to może go ten parking zdecydowanie przerazić. Zresztą widzieliście właśnie kawałek przebitki z tego, jak wyjeżdżaliśmy. To normalnie ciągle jest serpentyna, no i trzeba jeszcze zmieścić się tam samochodem. I słuchajcie, jedziemy jeszcze do Lokal Kawa na gorącą czekoladę albo na świąteczną herbatkę zimową. Ja mam strasznie ochotę, także jedziemy! Na co czekasz? Na picie. Na pitku. Zamówiliśmy świąteczne napoje. Wiekam, jak mam czekoladę, ja wzięłam herbatę zimową. A nie herbatę zimową, kawę zimową. A każdy z tylko cappuccino, także będziemy najbliższe. Mogę się już doczekać tej kawki zimowej, bo to jest kawka na pojedynczym espresso z spienionym mlekiem, z przyprawami zimowymi i z imbirem kantyzowanym. Ale z drugiej strony nie mogę doczekać się już otwierania kalendarza od dziewczyny moich kosmetycznych kalendarzy. Zaraz to zrobimy. Kika, fajny będzie prezent dla Claudii. Będzie cudowny. Jedynka jest fajna? Najlepsza. Kazir mówi, że u niego jedynka była najgorsza. U mnie jest, że każde następne będą jeszcze nie fajniejsze. Nie, że jakby najgorsza. Najtańsza? Jakby no, też słaba, ale będą też podobne trochę prezenty. Aha, podobne takie w takiej półki, tak? No. Czy te skarpety były super, ja byłam zadowolona bardzo, bardzo ładna. A Wika? Wika nie widziała jeszcze skarpet. No, Wika się nie była w domu. No. Fajnie, ale nie zdradzam. Wróciła do domku, tak, pachnę innym pieskiem troszkę, co? Baruś, chciałbyś mieć takiego małego kolegę? Ty byś pewnie chciał, ja wiem, że ty byś chciał. Chodź tutaj do mnie, chodź tutaj do mnie, chodź, chodź tutaj. Co prawda świeczki są niby halloweenowe, ale tak naprawdę pachną przepięknie świętami, przyprawami świątecznymi, taką wanilią, także zapaliłam sobie je teraz. No i co, bierzemy się za odpakowywanie kalendarza od dziewczyn. I słuchajcie, dziewczyny właśnie wręczyły mi kalendarz adwentowy i widzę, że trzy rzeczy są jakby poza kalendarzem i tak bardzo dobrze im poszło, bo kacer podobno ma wszystko poza kalendarzem, oprócz tam trzech czy czterech rzeczy, a dziewczyny mają tylko trzy rzeczy poza. No i tutaj mam kalendarz. Pokażę wam, jak wygląda. Teraz Wizera miała go zmodernizować, także zobaczymy. Ej! Tylko miałaś go pomalować. Siedzi już gdzieś sadyta. Nie, uznałyśmy, że to będzie wiocha. No. Dobra, dziewczyny uważały, że to będzie wiocha, więc nie pomalowały go. Także jest taki, jaki był wcześniej, jaki zamówiłam dziewczynom. Też zamówiłam z Allegro, po prostu pusty, no i dałam mamie i Wice, żeby wypełniły go. No i co? Pierwszy numerek trzeba otworzyć. Także uwaga, uwaga. Worek, który znajduje się przed drzwiami, o kurde. Czyli jednak nie tylko to jest tutaj, tylko jeszcze coś czeka gdzieś indziej. No to co? To idziemy przed drzwi i sprawdzamy, co jest w worku. Uwaga, uwaga, otwieramy drzwi. I zaglądamy. Wow! Wow, 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 wow! To jest coś sporego, widzę. Ale super. Dobra, otwieramy, zabieramy do domu. Oczywiście mój mały towarzysz jest obok mnie, jak zwykle przy unboxingach, które robię na ziemi. Także jest bary i uwaga, odpakowujemy. No ja już się domyślam, że to będzie jakieś drzewko, bo tutaj ma, słuchajcie, taki pień, jak przenosiłam. No i coś ściągamy, uwaga. O nie. Ja już widzę przez worek, to tam jest. Choinka na nóżce, ale super. No piękna, dziękuję dziewczyny. Super. Dokupię sobie te bombeczki, dokupię sobie łańcuch i będzie super, nie będziemy musieli kupować. Dziękuję bardzo, piękny prezent. Piękny. Piękny numerek jeden. Okej, czyli tak. Pierwszy numerek włożę do środka na pamiątkę, co miałam. Zakładamy sobie tutaj. I mam na jutro, już się nie mogę doczekać, jak takie ładne prezenty robicie dziewczyny, to po prostu warto czekać do jutra. No i co? Teraz pokażę wam, jakie mam kalendarze kosmetyczne, bo jeszcze tego nie pokazywałam. Mam trzy kalendarze kosmetyczne, czyli w sumie będziemy otwierać sześć kalendarzy z herbatą, od Kacpra, od dziewczyn i trzy
te z kosmetykami. Także pierwszy, na pierwszy rzut NYX. Ja zaglądałam tak do środka, o tak, ale nie wiem, co jest w środku. Z tyłu są, jest rozpiska, ale nie zaglądam tam. To jest trochę bez sensu, że niektóre firmy dają właśnie rozpiskę z tyłu kalendarza. Specjalnie na mnie patrzę, żeby się nie dowiedzieć, co będę miała dany dzień. Jedyne co, to po przeczytaniu tego jestem w stanie wywnioskować, że to będzie kalendarz szminek, czyli w każdy dzień będę miała pewnie inną szminkę. No ale nie wiem jeszcze jakie kolory, także szukamy jedynki. Będzie po kolei, dobra, 1, 2, 3, to będzie prościej szukać. Uwaga, o, bardzo ładny kolor. Taki brudny róż od NYXa. Zobaczcie, bardzo fajne. Jakbyście chciały sobie go kupić, to wam powiem jaki to jest numer. To jest błyszczyk, czyli to nie będzie matowe wykończenie. A numerku brak. Nie ma numerku. Nie, jest okej, tiramisu się nazywa. Także taki brudny róż w odcieniu tiramisu, chyba sprawię ten prezent mamie, bo mama lubi takie błyszczyki różowe, może jej się spodobać. Podoba ci się taki kolor? Bardzo. Dobra, no to chyba go mamie właśnie tam. Okej, okay, zamykamy ten. Ten kalendarz to będzie pewnie coś super, bo to jest kalendarz z Lancome. Tutaj z tyłu też jest rozpiska, ale też nie zaglądałam. Nie przyglądałam się, co tam jest, tylko po prostu zerknęłam, że coś jest i zamknęłam od razu, odwróciłam na drugą stronę, żeby nie widzieć. No i tutaj mamy takie pudełeczka i ten kalendarz otwierając tak pachnie, nie wiem czy Wika nagrywając mnie teraz czuje. Ale po prostu już czuć od razu zapach perfum Lancome i tak dalej. W ogóle kosmetyki Lancome bardzo ładnie pachną. Ja mam podkład i perfumy, no to wiadomo, że pachną, ale podkład czy jakieś żele pod prysznic super pachną. Także co, szukamy jedynki. Widzicie, Wika? Mała różowa. Mała różowa? No. O, jest, dobra, okej. Okay. Mamy jedyneczkę w takim jakby domku. Takie domki jak w Gdańsku kamienice przy tym, przy rynku głównym. Coś malutkiego. Wygląda właśnie jak fajka. Jak papieros. O, szminka taka mini do torebki. Czyli druga szminka dzisiaj. To będzie odcień cream. O, i malutka szmineczka. O, czerwona, zobaczcie, byłaby idealna na dzisiaj. Mogę otworzyć z samego rana. A dla osób, które będą pewnie ciekawe, co mam dzisiaj na ustach, to dzisiaj przez cały dzień mam Maybelline. To jest seria ta Lash Sensation, ale co ja mówię? Kolor Sensation, numerek 385. Mama też właśnie lubi te szminki, są takie mokre, co masz taką biznesową, w takim kolorze nude. No także mam to dzisiaj na ustach. No i super, fajna, bardzo fajna do torebki na imprezę, do jakiejś małej kopertówki, to będzie mega sprawa. Okej, okay. Czyli mamy na razie dwie szmineczki, no i jeszcze mamy coś w kalendarzu od Maybelline. On jest w ogóle jeszcze nieodpakowany i z tyłu nie ma rozpiski na Maybelline, co jest fajne, czyli jakby nie wiem, co w ogóle jest totalnie w środku. Najpierw szybko odpakuję i otwieramy pierwsze okienko. Okej, okay, szukamy jedynki, tutaj jest trochę pstrokato, także... O, dobra, widzę, jest jedynka tutaj na dole. Otwieramy. Jakiś lakier do paznokci? Chyba tak. A no i zobaczcie, jest to właśnie lakier z jakiejś serii Superstay. Nie widziałam w ogóle lakierów z Maybelline w drogeriach, w Rossmanie czy tam w Hebe. Fajnie. Pisze, że utrzymuje się 7 dni na paznokciach, także ciekawie. Taki odcień śliwkowy. Także z kalendarzy to tyle. A za chwilkę powiem wam o rzeczy, w sumie, którą stwierdziłam, że zostawię na sam koniec dla najwytrwalszych, którzy obejrzeli vloga na samym końcu, bo jest to super informacja i ja sama się cieszę i myślę, że wy też będziecie zadowoleni. I jak widzieliście, na przedpokoju stoi zapakowana walizka, karton rzeczy, obok jakieś torby, torebeczki, to jeszcze nie wszystko. A dlaczego? Dlatego, że przeprowadzamy się. Przeprowadzamy się i w sumie tą informację chciałam wam zdradzić. Będziemy mieszkać w Katowicach i tak ten vlog trwa już długo, więc dzisiaj daję wam informację, że się przeprowadzamy, a cała kontynuacja jak, co, gdzie, w jakim mieszkaniu będzie w jutrzejszym vlogmasie. Także bardzo wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego, dla mnie to jest naprawdę mega, mega frajda. Strasznie cieszę się już na drugi dzień, na jutro, na przeprowadzkę, na przewożenie rzeczy, dekorowanie wszystkiego i tak dalej. Także jak też macie ochotę, to oczywiście do zobaczenia jutro. Buziaki, pa pa!